Dla RomPower.net, PSY, jesteśmy w Warszawie, z nami dwóch wywodzących się z Warszawy medalistów Mistrzostw Świata w armwrestlingu 2014, które niedawno odbyły się w Wilnie na Litwie. Wiesław Podgórski po prawej stronie i Konstanty Królik po lewej. Konstanty, ty przyjechałeś z dwoma medalami. Opowiedz nam szczegółowo, jak to było, jak przebiegała walka i jakie są twoje wrażenia. Zdobyłem dwa medale, właśnie brązowe. Walczyłem z Włochem, Francuzem i Ukraińcem. Oni byli właśnie bardzo groźni przeciwnicy, a szczególnie Ukrainiec. Był nie do pokonania, którego znam od kilku lat. Później walczyłem w Norwegii, Bułgarii, waży 165 kg, 55 wzrostu, także był nie do pokonania. Ten właśnie, do dziś mnie boli ręka po walce z tym właśnie Ukraińcem. Właśnie podobno... Walerii. Podobno straciłeś nadgarstek. No nadgarstek nie boli, do dziś tutaj mam dosyć mocny, ale on mi go nie przełamał, ale bardzo mi go uszkodził. Także od tamtej pory, od zawodów jeszcze nie trenowałem, bo boli mi ręka, jestem kontuzjowany trochę w tym nadgarstku. Ale zadowolony jesteś z tego startu? No i tak i nie, troszkę mogło być lepiej. Mogłem zdobyć medal jeszcze srebrny, z uwagi na to, że no, dałem siebie wszystko, ale to tak się kwestia ułożyła, że no, dwa brązowe, nie jestem zadowolony, no, bo dużo było przeciwników dobrych, lepszych może ode mnie i nie mieli medalu. Wiesław, a ty praktycznie tylko z jednym medalem, jakiego koloru? Srebrny. No to... Niewiele mi zabrakło do złota i czuję niedosyt, bo byłem tak przygotowany jak nigdy w życiu chyba, naprawdę, kurczę, no. Bardzo silny węgiel, no może troszeczkę źle podszedłem, pierwszą walkę przegrałem na faule, w finale się spóźniłem, no i taki efekt. Lewa ręka, odnowiłem się kontuzja, którą się nabawiłem zresztą w zeszłym roku na Pucharze Polski. I tak cieszę się z jednej walki, bo wygrałem z wicemistrzem świata obecnym, Amerykaninem. I po tej walce się wycofały. Miałbym praktycznie realne szanse jeszcze na drugi medal. No ale niestety bałem się o przyczyn. Zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że do Mistrzostw Europy mnie to się zagoi. Wtedy dwa złote przywozy. To jest moje takie po prostu ambicje, plan, który spełnię. No, postaram się w każdym razie, jak zdrowie dopiszę. No w każdym razie w rywalizacji waszej wewnętrznej, rodzinnej, no to Mariusza niestety pokonałeś. Jeżeli chodzi o ilość zdobytych medali, że to jest różnica, no, on jest seniorem, on jest naprawdę bardzo silny, troszeczkę nie ma no, może szczęścia i zawsze go coś prześladuje przed mistrzostwami, ale ja wierzę w to, że mój syn zdobędzie mistrza świata. Naturalnie, bez żadnych kurczę używek i żadnych sterydów. Czyli po prostu nie będziemy się martwić dwa tygodnie po zawodach, co pokaże komunikat, tak? To chciałeś powiedzieć. Nie ma takiej możliwości. Konstanty, powiedz, jak w ogóle odebrałeś te zawody? To ty już byłeś praktycznie na tylu, że masz olbrzymią skalę porównawczą. Jak to wyglądało sportowo, organizacyjnie, jeśli chodzi o atmosferę? No, jeśli chodzi o zawody, to zawody były bardzo fajne. Organizacja była dobra. No, atmosfera bardzo też fajna. Dużo było zawodników znanych, których właśnie znam się z nimi. Także zawody przebiegły w bardzo dobrej atmosferze. Oczywiście no, troszkę mi szkoda Polaków, którzy nic nie zdobyli, no bo tak się stało. Ale no, ogólnie zawody były takie na poziomie moim zdaniem bardzo wysokim i dużo było zawodników ze świata, czołowych. Także zawody przebiegły no, w tej atmosferze bardzo dobrej. Wiesław, a z kolei powiedz, patrzyłeś choćby z racji Mariusza na walki naszych seniorów. No tak nie siląc się na jakieś werdykty, ale no, dostaliśmy w dupę. Powiedz, dlaczego? No, były to nieudane w sumie mistrzostwa. Ja wiem, nie chcę winić sędziów tutaj, tak, ale w 10% tak, no co wiadomo. No, jesteśmy jeszcze w powijakach, jeżeli chodzi o ten sport, przynajmniej w seniorach. No. Nie wiem. No, ale jak przepraszam, w zawodach rok temu wydawało się, że tak chod siód, już taka kula medalowa. Czy Polacy coś, mówię, nie z pozycji trenera, ale też starszego zawodnika, co, zaspali coś nasi, czy... Słuchaj, no, w każdej kategorii wagowej było bardzo dużo zawodników, powyżej 30, czyli to jest naprawdę no, wielka loteria. Raz loteria, raz przygotowanie. No, w każdej kategorii wagowej było kilku mistrzów świata, mistrzów Europy. Naprawdę trudno nam się przedrzeć to.
chwalę bardzo sobie Piotrka, który zajął 5. miejsce, który toczył naprawdę piękne walki. No troszeczkę zawód mi sprawił mój syn, ale on no, nie był dysponowany. Dawid, no 14, też stać go było na nosy, stać go. No. No, byli przygotowani, po prostu są bardzo silni. No. Mają wspomaganie. Ja się dowiedziałem teraz, że na przykład z Kazachstanu zawodnicy, którzy zdobywają złoty medal, dostają w prezencie od miasta mieszkanie. No tak. Ja już o tym rozmawiałem z Mariuszem i tak myśleliśmy sobie jakby, no obaj to mieszkania już macie, nie? Ale jakby tak za złoty medal jeszcze jedno, nawet w Kazachstanie to by się wzięło. Ja dziękuję, bo myślę, że się do nowego mieszkania, także mam nowe mieszkanie, także ja dziękuję za mieszkanie. 70 nowe. Mamy deklarację do ministra sportu. Konstanty nawet jak zdobędzie złoty medal, to za swoje mieszka. Tam w ogóle poziom był wysoki, także no ci państwo to się starali, ale poziom zagraniczny jest bardzo wysoki. No, poziom Ukraina, Rosja, Ameryka, Kazachstan, Azerbejdżan, mocni ludzie. W mojej kategorii też było mnóstwo silnych. Bardzo Japończyk silny ludzi, silny był, bardzo silny. Ludzie, no, nie do pokonania. I tam ich, oni są, od lat już ten temat mają. Panowie, jakie plany teraz? Czy jeszcze zaliczycie Puchar Polski w Gniewie? Na pewno jedziemy na Puchar Polski. Medale będą, nie jeden, także przynajmniej będzie. Jest power, przygotowanie jest dobre, trening idzie, wszystko jest okej. Wszystko w porządku. Kontuzja się goi, może na lewą rękę nie wystartuje w Pucharze Polski, ale na prawą na pewno, nie zawiodę. No to gratuluję wam tego dorobku. Praktycznie uratowaliście i zawodnicy w tej kategorii nieco starszej i dwóch wspaniałych juniorów. Uratowaliście honor naszej reprezentacji. Gratuluję serdecznie. Polska zdobyła chyba 9 medali, także no i to tak się właśnie grad masterski i masterski. Jak zdrowie nam dopisze, to jeszcze dołożymy parę krążków. Myślę, że w przyszłym roku na Mistrzostwach Europy i Świata i musi być Mazurek Dąbrowskiego. A tobie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No. Dziękuję.